Chwała Bogu, nadszedł ten czas, kiedy Pan zgromadził nas w swojej wielkiej łasce. W jaki sposób przeszliśmy przez ten rok, na ile daliśmy się Panu ubogacić, a na ile daliśmy się ubogacić dla wroga, to tak naprawdę zależało od nas, od tego, na ile pozwalaliśmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi działać, a na ile stawialiśmy przeszkody dla Niego w tym, żeby mógł swobodnie działać. Wiecie, dzięki Bogu za to, że Jemu zależy. Jemu nikt nie będzie w stanie zarzucić. Nikt nie będzie w stanie Bogu zarzucić. Nikt nie będzie w stanie zarzucić dla Jezusa Chrystusa, że On nie chciał. Nikt nie będzie takiej osoby. On chciał i dał tego liczne dowody. Dał liczne tego dowody i daje każdego dnia. To, że dzisiaj możemy oddychać. Bracie, siostro, to naprawdę nie pochodzi od Ciebie. To nie pochodzi ode mnie. To pochodzi od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki Niemu. I On dał dzisiaj dla mnie szansę i dla Ciebie szansę. I teraz co Ty z tą szansą zrobisz? Co zrobisz z tym, człowieku? Wiecie, naprawdę, wielu ludzi, mocnych bohaterów, różnych, silnych, wydawałoby się, ludzi, nawet nie zdawało sobie sprawy z tego, że następnego dnia albo za jakiś czas już ich nie będzie. A dzisiaj to, co jest teraz, należy do nas. Dzisiaj moja i Twoja decyzja, to co teraz możesz podjąć, to należy do Ciebie. Żyjesz, masz otwarte oczy, ja mam otwarte oczy. Możesz słuchać, możesz rozważać, możesz się zastanawiać nad tym, co jest mówione. Możesz zobaczyć właśnie tego Boga, któremu tak mocno zależy. Na mnie i na Tobie, w Jezusie Chrystusie. Bardzo zależy Mu na tym, żeby doprowadzić mnie i Ciebie do wieczności z Nim. Wiecie, człowiek, kiedy rodzi się na tej ziemi, to trzeba uznać, każdy żyje wiecznie. Od razu. Rodzisz się i żyjesz wiecznie. Tylko pytanie jest, w jakim miejscu? Czy z Bogiem, czy z diabłem? I wiecie, Bóg wysłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, który dał możliwość dla ludzkości zawrócenia z drogi zagłady i pójścia w Jego stronę. Chwała Bogu za to. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Wiecie, Stary Testament, tak wiele tematów rusza, tak wiele wydarzeń mamy opisanych. Wydawałoby się, że objętościowo Stary Testament naprawdę bardzo mocno przewyższa Nowy Testament, ale wiecie, w każdym z tych zdarzeń, które czytamy w Starym Testamencie, widać tego, który przyszedł. Widać tego, który przyszedł, o którym jest mowa w Ewangeliach, o którym jest mowa w listach, o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I wszystko to wydarzało się po to, abyśmy z tego właściwe lekcje mogli wyciągać. Ja i Ty, bracie i siostro, właściwe lekcje, abyśmy zastanawiali się nad tym, abyśmy mogli podziwiać naszego Boga w tym, co uczynił dla mnie i dla Ciebie w Jezusie Chrystusie. Wiecie, ja bym chciał przeczytać z 8 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej. I to jest tego 8 rozdziału. Chciałbym czytać od 1 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź Arona i z nim jego synów oraz szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę za grzech, dwa barany i kosz przaśników. Cały zaś zbór zgromadź u wejścia do namiotu zgromadzenia. I wiecie, moglibyśmy zadać pytania, kto to był Aron? Kto to byli jego synowie? Wiecie, wiemy doskonale o tym, że Aaron i jego synowie zostali wyznaczeni do służby. Zostali wyznaczeni do służby, ale wiecie, jak kiedy tak czytałem te słowa, kiedy patrzyłem właśnie na to też, co się wydarzyło dla mnie i dla Ciebie, w Jezusie Chrystusie, to wiecie, tak silnie zwraca uwagę to, że Aaron w tym momencie Aaron i jego synowie, oni nie mieli zielonego pojęcia, co trzeba zrobić. Oni pomimo tego, że zostali powołani do tej służby, oni dostali świadomość, że są powołani do tej służby, oni nie mieli zielonego pojęcia, co trzeba dalej zrobić. Jakie etapy będą musiały się wydarzyć, żeby oni mogli być wprowadzeni w ten urząd. Oni nie mieli zielonego pojęcia. I wiecie, kiedy tak zastanawiałem się nad nami, my też o wielu tematach nie mamy zielonego pojęcia. Ale przychodzi ten, na którego wskazywał nawet ten Mojżesz. I dalej czytamy. Mojżesz uczynił tak, jak mu rozkazał Pan i zgromadził się zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. I rzekł Mojżesz do zboru: to nakazał Pan uczynić.
I wiecie, i Mojżesz wprowadza Arona i jego synów po kolei w te następne etapy, przechodzi z nimi dokładnie przez te następne etapy, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus wprowadza mnie i ciebie w kolejne etapy. Wiecie, to nie Aaron sam musiał to zrobić, to nie Aaron musiał siebie w jakiś sposób wyświęcić, ale to Mojżesz czynił z Aaronem i jego synami. Wiecie, tak samo dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus może uczynić ze mną i z tobą. To tylko ważne jest, żeby się temu poddać. My tu nie czytamy o Aaronie i jego synów, że oni uciekają. Oni gdzieś sobie idą. Albo Mojżeszu, poczekaj chwilę, my teraz nie mamy czasu na to. Mojżeszu, może to nie tak trzeba zrobić. Może jednak inaczej trzeba to zrobić. Może to nie musi być baran, może to może być coś innego. Tu nie ma żadnej dyskusji, wiecie. Tutaj widać posłusznego Aarona w tym momencie i posłusznych jego synów, którzy dokładnie przechodzą, są prowadzeni jak za rączkę, w cudzysłowie, przez Mojżesza, przez te kolejne etapy. Kolejne etapy. Potem Mojżesz kazał zbliżyć się Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. Wiecie, nasz Pan Jezus Chrystus powołał ciebie i mnie. Powołał ciebie i mnie. I powiedział, przyjdź. Przyjdź. I obmył nas wodą. Chwała Bogu za to. Zaczęło się to od tego, od obmycia wodą. Wiecie, tak piękny obraz, który też tu jest pokazany. Piękny obraz jest, że to nie jest w mocy ludzkiej. Jeżeli Jezus nie wprowadzi ciebie i mnie, jeżeli to On nie uczyni tego w tobie i we mnie, to na nic twoje plany, na nic twoje zamiary, na nic twoje wysiłki. Nie ma to żadnych szans na przetrwanie. I tutaj Mojżesz dokonuje dokładnie kolejne kroki, które zostały mu przekazane od Boga. Obmył ich wodą Aarona i jego synów. Wiecie, Aaron po prostu jest wprowadzany w to. I tak samo ty, bracie, ja, ty, siostro, to Jezus Chrystus ciebie wprowadza w to. To On jedynie może z ciebie uczynić kogoś na swój obraz i podobieństwo, tylko On. Jeżeli w którymś momencie my w jakiś sposób sami będziemy próbować, sami kombinować w to wchodzić, to tylko z tego zło wychodzi. Wiele razy próbowaliśmy. Każdy z nas gdzieś miał swoje okresy albo ma jakieś tam jeszcze okresy, gdzie próbuje sami. Co z tego wychodzi? Co z tego wychodzi? Tylko samo zło. Dlatego jak ważnym jest właśnie poddawać się naszemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. On jedynie może uczynić to, co potrzebne w moim i w twoim życiu, abyś ty był dalej prowadzony i wprowadzany coraz głębiej, aż na jego obraz i podobieństwo. Piękny obraz, dokładnie to samo stało się z nami przy wprowadzeniu nas na tą drogę. Obmyci wodą. Wdział nań tunikę i upasał go pasem i ubrał go w płaszcz, włożył nań efod, przepasał go pasem efodu i przymocował go na nim. To wszystko czyni Mojżesz. To wszystko czyni Mojżesz, który tak silnie wskazuje naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Potem włożył nań napierśnik, do napierśnika włożył Urim i Tumim. On to wszystko czyni po kolei, etap za etapem. Wiecie, i tak można by było otwierać Nowy Testament i zastanawiać się i analizować tą właśnie zbroję. Zbroję Bożą. W którą ma być każde dziecko Boże przyobleczone. Ale jeżeli to Jezus Chrystus nie uczyni, jeżeli nie poddamy się Panu, żeby On mógł to swobodnie uczynić, to na nic twoje wysiłki, moje wysiłki, na nic. Na jego głowę włożył zawój, a z przedniej strony zawoju umieścił złoty diadem, świętą koronę, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi. Wszystko pięknie przyozdabiane. Pięknie przyozdabiane. To miało coś pokazać. I dzisiaj dla nas pokazać. Co, do czego nas nasz Pan Jezus Chrystus powołał. Że On chce to uczynić. On chce nas przyoblekać w następne części. W następne składowe. Ale nigdy tutaj nie widać tego, że Aaron wziął i założył sobie. Tu nie czytamy takich słów, nie czytamy tutaj o tym, że Aaron sobie wziął i włożył sobie zawój. Że Aaron sobie wziął ten diadem. Musiał to uczynić Jezus Chrystus. Wiemy, że później oni się już to ubierali. Ale to wprowadzenie w to
Musi to być Jezus Chrystus. Musi to być ten, który został dany dla mnie i dla ciebie jako pośrednik. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa, bracie, siostro, tylko w tym imieniu Jezusa Chrystusa ja i ty możemy stać się świętymi. Ja i ty możemy stać się ludźmi, którzy będą podejmować właściwe decyzje. Ja i ty możemy stać się ludźmi, którzy nie będą krzywdzili innych. Oczywiście będą zawsze cierniem dla tych, którzy chcą żyć w grzechu. Ale nigdy nie zniszczysz tego, który chce należeć do Jezusa Chrystusa, który chce się ratować, który chce się uratować na tej ziemi. Nigdy. Zawsze pomożesz, zawsze będziesz tym, który będzie umiał pomóc. Ale jeśli to Jezus Chrystus uczyni w tobie i we mnie, bracie i siostro, jeśli to On to przyodzieje. Potem wziął Mojżesz oliwę do namaszczenia, namaścił przybytek i wszystko, co było w nim i poświęcił je. Wiecie, kiedy patrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak On podążał dalej i dalej, jak On dalej podążał. I kolejne etapy właśnie realizował dokładnie. Realizował plan Boży, żebym ja i ty, żebyśmy mieli dzisiaj możliwość zbawienia, żebyśmy dzisiaj mogli być uratowani. Jego święta krew, która była przelewana. Wiecie, te wszystkie sprawy, z których my dzisiaj korzystamy, te wszelkie potężne oręże, modlitwy, świętej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, to On to uczynił. To On to uczynił i tylko ten, który będzie należał do Niego, ten, który będzie dawał się Jemu przyoblekać w te wszystkie wspaniałe rzeczy, ten jedynie wygra. Nigdy w Twojej sile, w mojej sile to się nie uda. Dlatego jeśli dzisiaj wróg tak silnie woła i mówi, nie uda Ci się, tak, Tobie się nie uda, ale dla Pana Jezusa Chrystusa zawsze się uda. Jemu się uda. On potrafi to uczynić, On jest w stanie to uczynić, On jest w stanie tak przeprowadzić ciebie i mnie, abyśmy wygrali, abyśmy mogli być zwycięzcami, abym ja mógł zwyciężać, abym mógł być tym, który zwycięża, abyś ty mógł być tym, który zwycięża, abyśmy nie byli tymi, którzy sobie przeszkodzą, ale zawsze tutaj czytamy o tym, co czynił właśnie. Zawsze to oni przyjmowali to od Boga. Pokropił nią ołtarz 7 razy, namaścił ołtarz i wszystkie przybory jego, kać i jej podstawę, aby je poświęcić. Wiecie, tu jest dużo elementów. Można by było iść przez ten cały rozdział. Jest dużo elementów, bardzo dużo elementów. My naprawdę z wielu rzeczy nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile tematów nasz Pan Jezus Chrystus musiał uczynić, abyśmy mogli przejść do kolejnego etapu, abyśmy mogli wejść w to, abyśmy mogli do Niego wołać, abyśmy mogli do Niego modlić się, abyśmy mogli zwyciężać. Wiele tematów. Dlatego tak silnie ten Mojżesz wskazywał naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracie i siostro, zważ na Jezusa Chrystusa. Zważ na tego, który jedynie może uczynić to, co potrzebne w moim życiu i w twoim. Tylko On. Nigdy ty. Ty nie będziesz w stanie. Ja nie będę w stanie tego uczynić, ale On jest w stanie to uczynić. Dlatego tutaj cały czas słyszymy o tym. Poddaj się Panu. Poddaj się Panu. Nie czyń przeszkody, czerp z Niego siłę bierz do tego, żeby nawet tu być, z braćmi i siostrami, żeby wspólnie razem rozmawiać, bierz z Niego siłę, niech On to czyni w moim życiu i w Twoim życiu, bo jeżeli On to uczyni, to będzie uczynione po Bożemu, to będzie uczynione dokładnie tak, jaka jest wola Ojca, bo Mojżesz dokładnie realizował tutaj to, co zostało mu przekazane od Boga, dokładnie to realizował i Jezus Chrystus dokładnie zrealizuje to zgodnie z wolą Ojca. Jeśli ktokolwiek, ja czy ty, będziemy próbowali sami, nigdy tego nie zrobimy zgodnie z wolą Ojca. Nigdy. Nie ma takich szans. Po prostu nie ma takich szans. Ale jeżeli to Jezus uczyni, będzie to dokładnie. I On nie pominie żadnego etapu. On nie pominie żadnej rzeczy, żadnej sprawy nie pominie. My byśmy w pewnym momencie polecieli, moglibyśmy ominąć wiele z tych tematów. No bo byśmy uznali, że to chyba nie jest takie ważne. Ale nasz Pan Jezus Chrystus wie dokładnie, co jest ważne. Co jest ważne w Twoim życiu. Czym trzeba się zająć w tym momencie. Co trzeba teraz uczynić. Jak trzeba. Za co się zabrać. Dlatego należ. Ciesz się z tego, że masz Jezusa Chrystusa. Niech Pan daje radość dla mnie i dla Ciebie, że to On się podjął tego dzieła. Ale On podjął się tego dzieła nie po to, żebyśmy uciekali z tego Bożego warsztatu. On nie po to podjął się tego dzieła.
Wiecie, tak jak tu nawet było już wspomniane, ile razy uciekliśmy. Trzeba to przyznać po prostu. Uciekliśmy z Bożego warsztatu i gdyby nie łaska Boża, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus, mogłoby wielu z nas już tutaj dzisiaj nie być. Ale jesteś tylko dzięki Niemu i właśnie dzięki Niemu możesz jedynie być doprowadzony do wieczności z Ojcem. Tylko dzięki Niemu. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego tak ważnym jest należeć do Pana. Niech On Cię przyobleka. Niech On czyni dalej swoje dzieło. Niech On to czyni w nas. Tylko On. Wszędzie, gdzie człowiek dokłada jakkolwiek swoją rękę, to wychodzi to tylko z krzywdą dla tego człowieka. A później dla innych, którzy są koło niego. Wiecie, to nasz Pan Jezus Chrystus. On się o nas upomniał. I On chce nas w to prowadzić. Księga Ezechiela. I tutaj chciałbym z Księgi Ezechiela 16 rozdział. Od pierwszego wersetu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości i powiedz, tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. A swoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś. Nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić. Nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi. Żyj! Żyj! Bóg odezwał się. W twoim, w moim życiu żyj! Żyj! Nikt by tego nie zrobił. Diabeł by nic, żaden z tych elementów nie zrobiłby. Nawet by nie dał ci się zbliżyć do tego. Ale to Bóg w swojej wielkiej łasce, w swoim Synu Jezusie Chrystusie spotkał cię, stanął na twojej drodze. Powiedział, żyj. Żyj. I rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś. Doszłaś do pełnej urody. Bóg to wszystko czyni. I wiemy doskonale dalej, kiedybyśmy czytali, co ten naród z tym zrobił. Dlatego jak ważnym jest właśnie to, co już na samym początku tu już wspominałem. Trzymaj się Jezusa Chrystusa. Nie odchodź od Niego. On jak rozpoczął swoje dzieło. On jak rozpoczął swoje dzieło wprowadzania nas do wieczności z Ojcem. Bo każdy dzień naszego życia to jest właśnie kolejny dzień, kolejny etap wprowadzania nas. Żebyśmy byli gotowi na to, żebyśmy mogli stanąć przed Ojcem. Dlatego tak wiele razy słyszymy na ten temat właśnie, nie marnuj tych dni, nie marnuj tego czasu. Bo ten czas właśnie to jest twój czas na tej ziemi, na to, żeby przygotować się na spotkanie z Ojcem. To jest twój czas, to jest mój czas. Nie będzie innego. I po to cię Bóg wywołał w Jezusie Chrystusie, żebyś nie odchodził z tego miejsca, żebym ja nie odchodził, żeśmy pilnowali się. Ale nie pilnowali się w sposób nie wiadomo jaki domniemany, ale żebyśmy pilnowali się, żeby trwać w Jezusie Chrystusie. Bo to On może uczynić we mnie i w tobie to, co jest potrzebne do tego, żebyś nie zmarnował tego czasu. Wiele ludzi, wiecie, naprawdę było wiele ludzi na tej ziemi, którym wydawałoby się, że nie marnują czasu. Ale wróg ich podszedł. Dlaczego? Dlatego, że nie należeli do Jezusa. I różnymi rzeczami. Naprawdę wachlarz dzisiejszych możliwości, nawet w cudzysłowie tych wszystkich czynności chrześcijańskich, jeżeli tak to można nazwać, jest potężny. Tylko ten, który należy do Jezusa Chrystusa, nie pobłądzi. Tylko ten, bracia i siostry, my jesteśmy naprawdę na drodze, która nie jest łatwą drogą. To nie jest łatwa droga, skoro sam nasz Pan Jezus Chrystus mówi o tym, że niewielu jest takich, którzy nią chodzą. To nie jest coś takiego łatwego, że tak sobie swobodnie można być. Wiecie, jak ważnym jest właśnie, żeby należeć do Pana, żeby miłować Go, kochać Go, bo On nas powołał, On mnie powołał i to... Jeżeli ta wdzięczność z mojego serca upłynie, jeżeli ta wdzięczność, ta miłość do mojego Pana upłynie, jeżeli ja będę chciał chodzić sam, a nie z Nim, to jest podstawa w ogóle twojego wyruszenia i to jest podstawa twojego dotarcia i mojego. Jezus Chrystus, na Nim opiera się każda obietnica dana dla Kościoła, każda obietnica dana dla Bożego Dziecka opiera się tylko na Jezusie Chrystusie. Każda. Dlatego tak jak wspomniałem też na samym początku, ten Stary Testament wydawałoby się objętościowo jest tak dużo bardziej obszerny niż Nowy Testament. Jeżeli chodzi o samą ilość słów i kartek zapisanych. Ale każde to wydarzenie wskazuje na tego, którego dotyczyła się ta cała obietnica. Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Druga Mojżeszowa, księga, 19 rozdział. Nie przeszkadzać Panu, niech Pan czyni swoje dzieło. Należysz do potężnego Boga, ja i ty, należymy do potężnego Boga, On może wszystko, On może wszystko, ale tylko może wszystko dla tego, który pozwolił mu na to. On nie będzie się z nami siłował, on nie będzie się ze mną siłował, on się nie będzie z tobą siłował. Nie ma takich szans. On nie będzie. On jest tym, który działa w tych, którzy swobodnie oddają mu się, którzy podjęli decyzję, tak, Panie Jezu, działaj we mnie i chcę, żebyś ty działał we mnie. I w tych działa i czyni to, co potrzebne. I tutaj czytamy w tym 19 rozdziale tej drugiej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wersetu. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Wiecie, Bóg zaczyna, kiedy Mojżesz do Niego przyszedł, zgodnie z wolą Boga. Bóg mówi, to przekażesz dla tego narodu. To przekażesz dla tych ludzi, którzy chcą za mną iść. Którzy podjęli decyzję, że wychodzimy z Egiptu. Którzy podjęli decyzję, że nie chcemy zostać w Egipcie, chcemy przejść przez te Morze Czerwone, chcemy pójść za Tobą. Czyli można powiedzieć, to powiesz do tych ludzi, którzy ochrzcili się, wyszli. Że jeżeli pilnie będziecie słuchać mego głosu. Wiecie, tak, kiedy możesz spojrzeć, i bo to są dowody niezaprzeczalne, ja myślę, to są niezaprzeczalne dowody, kiedy nawracałem się ja, kiedy ty się nawracałeś, kiedy Jezus dotykał twojego serca, mojego serca, kiedy poruszał cię i wtedy wiedziałeś, że to tylko dzięki Niemu stałeś się chrześcijaninem, że to tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, że On dotarł, że to tylko dzięki Niemu mogłeś podjąć tą decyzję. Że to tylko On mógł ciebie wyrwać z tej ciemności, z tego wszystkiego, co tak bardzo lubiałeś czynić, te wszystkie grzechy, których miałeś dość, ale nie byłeś w stanie przerwać ich czynić. Miałeś ich dość, ale musiałeś je robić. I wtedy sprawiały ci one przyjemność, albo komuś tutaj dołożyłeś, a to, a tu kogoś oszukałeś, a tu to, a tu tamto. Ile tego było? Mnóstwo tego było. I wiemy doskonale, i myślę, nikt z nas nie może zaprzeczyć temu, że to tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi to się dokonało. I teraz ważna rzecz. To musi zostać dalej. Ja i ty musimy być całkowicie świadomi, że to tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy być doprowadzeni. Tylko i wyłącznie dzięki Niemu. Tylko jeżeli Jego głosu będziesz słuchał, Jemu się będziesz poddawał, tylko wtedy możesz zostać doprowadzony do wieczności z Ojcem. A jeżeli tego nie zrobisz, to nie ma szans. Choćbyś mógł klęczeć 24 godziny na dobę. Wiecie, tak jak ostatnio pewien człowiek mi opowiadał, mówi, no wiesz, byłem w takim miejscu, a tu klasztor na górze, tu, a jeden to był taki klasztor, że nie szło do niego wejść. Raz tylko w miesiącu ktoś tam schodzi, żeby zakupy zrobić. I tak człowiek sobie myśli, czy po to Bóg powoływał swój lud? Czy w ogóle to ma coś wspólnego z Panem? Cokolwiek w ogóle, z czymkolwiek? Nie ma to nic. Tylko Jezus Chrystus to jest ten, który może pośród tego całego świata, kiedy będziesz szedł, kiedy ja będę szedł, kiedy idziemy tutaj pośród tych wszystkich pułapek wroga, przejść jako zwycięzca. On cię zabezpieczy, On może uczynić, że będziesz właśnie miał czyste myśli, ja i ty, czyste myśli, czyste serce. On jedynie może to uczynić, że będziemy mieli takie normalne podejście do siebie. Tylko On może to uczynić. Wszelkie moje i twoje zamiary przeklęte. Dlatego Bóg tak wyraźnie mówi do tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu, którzy zobaczyli te wielkie, wspaniałe cuda, tak jak ja i ty zobaczyliśmy te wielkie, wspaniałe cuda, kiedy Bóg nas przeprowadził w swoim Synu Jezusie Chrystusie przez wody chrztu, kiedy te wszystkie grzechy, one nie miały siły. Pan cię wyprowadzał z nich, całkowicie wyrywał cię faraonowi. Całkowicie. Tak dalej On chce.
Widziałeś to. Widziałeś to, bracie i siostro. Widziałeś to, doznałeś tego. To się stało w twoim życiu. To są niezaprzeczalne dowody. I Bóg mówi, a teraz jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Ale jeśli tego nie będziesz czynił, nie będziesz jego szczególną własnością. Nie będziesz w gronie tych, którzy są jego szczególną własnością, że człowiek przez swoją upartość będzie dalej trwał w swoim i dalej będzie próbował swoimi rączkami pomóc Bogu. Nie będziesz, ale jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, pilnie. Wiecie, jak często zdarza się, że ktoś przekazuje ci informację. Dla mnie i dla ciebie. Przekazuje informację. Usłyszysz tą informację i okazuje się, że 30% z tej informacji wziąłeś i zrobiłeś zgodnie z tym 30%, ale 70% w ogóle gdzieś poszło. Bo pilnie człowiek nie słuchał. Nie usłyszał do końca, albo już zaczął słyszeć i już odpowiedź miał gotową w głowie. I poszedł i tak uczynił. Jeszcze szybciej niż nawet ktoś zdążył skończyć w ogóle, o co mu chodzi. Chwała Bogu za to, że nieraz człowiek ten, który naprzeciwko ciebie stoi i ci to przekazał tą informację, jak już gdzieś już zobaczył, że idziesz w tym kierunku, to ci jeszcze zatrzymał. Poczekaj, jeszcze chwilę poczekaj, żebyś już nie biegł, bo zaraz nawyrabiasz. A Bóg mówi tutaj do mnie i do ciebie, że pilnie słuchać będziesz głosu mojego. Znamy też z innego miejsca, gdzie nasz Pan Jezus mówi, że człowiek żyje każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Nie jakąś grupą słów, nie jakąś grupą listów wybranych przez siebie, które mu tam pasują. Ale człowiek żyje każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Niech Pan pomoże dla mnie, dla ciebie, bracie i siostro. Pierwszy list naszego brata Piotra. Chwała Bogu, wiecie, to byli nasi bracia, to byli nasze siostry, oni poszli za Jezusem. I to, że należeli do Jezusa Chrystusa, to Jezus uczynił w nich to. Nikt inny. To nie było to, że oni byli jakimiś szczególnymi nadludźmi, że oni mieli jakieś szczególne cechy, nie wiadomo jakie. Oni po prostu pokochali Jezusa. Oni pokochali Jezusa i poddali Mu się. Po prostu poddali Mu się. To, co się dokonało w naszym bracie Pawle. To, co się dokonywało w naszym bracie Piotrze. I tak dalej byśmy mogli mówić. To tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Nikt więcej nie mógłby tego uczynić. Nikt. Oni byli w takich samych ciałach, w jakich my jesteśmy. Oni mieli takie same pomysły, jakie my mamy. Oni mieli wiele cech podobnych do dokładnie takich samych, nawet niepodobnych, takich samych, jak my mamy z ciała. Ale poprzez trwanie w Jezusie Chrystusie, poprzez to, że Go umiłowali. Umiłowali Go. Panie, gdzie pójdziemy? Gdzie my pójdziemy, Panie? To Ty masz słowa żywota. Tylko Ty jesteś tym, który może doprowadzić człowieka do Ojca. Przez to, że oni uznali Go, to Bóg czynił z nich w swoim Synu Jezusie Chrystusie nowe stworzenie. I chwała Bogu za to, w Tobie i we mnie uczyni też nowe stworzenie i będzie je czynił. Jeśli będziesz należał do Jezusa Chrystusa, jeżeli będziesz trwał w Nim, tylko i wyłącznie. Chwała Bogu za to. I tutaj w tym pierwszym liście naszego brata Piotra czytamy w drugim rozdziale od 9 wersetu. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani. Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was omawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Nasz brat Piotr mówi wyraźnie do mnie i do ciebie, że to wy jesteście, wy staliście się w Jezusie Chrystusie tym narodem. Dlatego ten naród, który został zrodzony w Jezusie Chrystusie, jest powołany w jednym kierunku. W jednym kierunku, bracie i siostro. Mamy wielki przywilej w tym. Mamy wielki przywilej, ale też potężną odpowiedzialność. I tylko będziesz w stanie sprostać tej odpowiedzialności, jeżeli będziesz należał do Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie. Jeżeli sam
Będziesz próbował wejść w tą odpowiedzialność sam, swoimi siłami. Nie dasz rady, nie ma szans. Nie ma takich szans. Ale jeżeli poddasz się Jezusowi Chrystusowi, On to uczyni w tobie. Dokładnie On to w tobie uczyni. I będziesz godnie reprezentował swojego Ojca. W Jezusie Chrystusie. Jeszcze chciałbym jedno miejsce z trzeciej Księgi Mojżeszowej. I tutaj chciałbym z 11 rozdziału przeczytać trzeciej Księgi Mojżeszowej. Od 44 wersetu. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe, pełza po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Wiemy doskonale o tym, że Bóg dał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie wszystkie te prawa właśnie po to, abyśmy się nauczyli. Ale to On może nas jedynie tego nauczyć. On jedynie może sprawić, że ty i ja będziemy to rozróżniać, abyśmy potrafili to robić, abyście rozróżniali, żeby to nie było tak, że nie ma różnicy, czy tak robisz, czy inaczej, nie ma różnicy. Jakoś to będzie, abyście umieli rozróżniać. Wiecie, żeby ktoś umiał rozróżniać, musi się nauczyć, jak to rozróżniać. Musi wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę, ale żeby to się mogło stać, to tylko Jezus może uczynić we mnie i w tobie. Tylko i wyłącznie. On jedynie może uzdolnić mnie i ciebie do tego, żebyśmy potrafili rozróżniać. Bo jeżeli On tego we mnie nie zrobi, to nie będziemy w stanie rozróżniać. Będziemy wszystko uważać, że to jedno. Czy tak podejdzie. To niech tak będzie. Nie. Dla dziecka Bożego, dla tego, który należy do Boga. To On umie rozróżniać. Między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Dlatego, że sam Jezus pokazał mu, co to jest czystość. I on ma punkt odniesienia, on wie. Dlatego, że to Jezus wprowadza go w to. I on wie doskonale, co to jest chodzenie z Panem, a co to jest chodzenie w starym jarzmie. On wie doskonale, do czego Pan Jezus prowadzi swoje dziecko, a do czego prowadzi człowiek. Wiecie, chwała Bogu za naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny raz, to jest kolejny obóz, na którym możesz być. Jednych to jest któryś tam obóz, następny to jest jakiś któryś tam. Moglibyśmy teraz wypowiadać sobie liczby, jakieś cyfry, które by mówiły o tym, który to jest. Ale wiecie, chwała Bogu za to, że jedni mogli być więcej, a drudzy mogli być może i mniej, ale już są. Kiedyś ich nie było, a już są. Chwała Bogu za to, ale wiecie, największe znaczenie ma to, co ja z tym zrobię. Co ty z tym zrobisz, z tym dzisiaj. Z tym, bo wiecie, to co było już do nas nie należy. To co będzie też do nas nie należy, ale to co dzisiaj jest. Masz możliwość podjęcia decyzji. Masz możliwość wyboru. Masz możliwość poddania się Jezusowi Chrystusowi, który chce cię nauczyć, żebyś umiał rozróżniać między tym, co dobre, od tego, co niedobre, między tym, co czyste, od tego, co nieczyste. On chce to uczynić i to należy do mnie dzisiaj, do ciebie. Masz możliwość wyboru. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, że On się podjął tego dzieła. Chwała Bogu, że dzisiaj możemy tutaj być. Wiecie, nie jest to łatwe. Jeszcze tylko tak chciałbym na koniec powiedzieć. Wiecie, nie jest to łatwe dla człowieka z tego świata, który nie poznał Jezusa Chrystusa, spędzić tak czas, jak my go dzisiaj spędzamy. To nie jest łatwe, to jest wręcz wielka trudność. Jak ja sobie nawet przypomnę ten czas, kiedy ja przyjechałem, jeszcze nie narodziłem się moim Panu Jezusie Chrystusie. To była wielka trudność. Wielka trudność. Ale kiedy to On ciebie w to wprowadzi, kiedy dasz Mu się, to wtedy okazuje się, że to, co dla człowieka cielesnego jest wielką trudnością, tematem nie do przejścia prawie, że. To nagle okazuje się, że dla człowieka duchowego, dla tego, który należy do Jezusa Chrystusa, to jest przyjemność. Nie da się tego pogodzić. Wiecie, dlatego wręcz byłoby głupotą, gdybyśmy chcieli jakby wymagać od ludzi z tego świata, od ludzi niepojednanych z Jezusem Chrystusem, że im będzie tutaj nie wiadomo jak super i swobodnie. Nie. Dopiero będzie swobodnie, kiedy człowiek przyjmie Jezusa Chrystusa. Kiedy pójdzie za Nim, kiedy to On będzie mógł, nasz Pan Jezus Chrystus, przyoblekać Go w kolejne
szaty, kolejne te ozdoby, wspaniałe ozdoby, które pozwolą mu, te wszystkie przybory, którymi on będzie miał możliwość uczynić to, co jest dla niego dzisiaj niemożliwe. Tylko wtedy. Dlatego chwała Bogu za to, że dzisiaj możesz być w tym miejscu, że ja mogę być w tym miejscu i dziś należy do nas. Dziś należy do nas. Jutro już nie. Jutro to możemy prosić naszego Pana, co jutro da nam, aby uczynił to w nas, aby dał nam się obudzić, aby jutro był kolejny dzień, żebyśmy mogli się przybliżać do Niego. Ale dziś możesz podejmować właściwe decyzje w Jezusie Chrystusie, ale tylko w Nim. Bo jeśli nie w Nim, to zawsze każda Twoja decyzja będzie trochę może mniej albo i bardziej zła. Ale ta końcówka jest zawsze zła. Ona może Cię pociągnąć bardziej lub mniej, ale dalej w zło. Ale jeśli będzie podjęta w Jezusie Chrystusie, to choć Tobie Twoje oczy nawet, Twój rozumek cielesny mógłby mówić, ale to takie jest malutkie, takie nie mające znaczenia. Przecież co to w tym jest? To okaże się, że każdy z tych malutkich, delikatnych rzeczy, które by się wydawały takie nieznaczne, okazuje się, że Pan czyni swoje potężne dzieła i uzdalnia Cię coraz bardziej do tego, abyś mógł być dzieckiem Bożym, abyś mógł być prawdziwym chrześcijaninem. Bo wiemy doskonale, dlaczego nazwali uczniów chrześcijanami. Wiemy doskonale, dlaczego ich nazwali chrześcijanami. Dlatego, że oni naśladowali Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ta nazwa tak swobodnie przelatuje. Nieraz boli. Boli to, kiedy słyszysz, ktoś mówi, nazywa kogoś, kto żyje obłudnie, żyje w grzechu, kłania się przed bałwanami, oddaje cześć jakimś nie wiadomo obrazom czy czymś. I on też jest nazywany chrześcijaninem. Dzisiaj ta nazwa już została pomieszana dosyć mocno. Ale wiecie, chrześcijanin to jest dziecko Boże, to jest ten, który prawdziwy, który należy do Jezusa Chrystusa, jest mu posłuszny. Niech Pan uczyni to we mnie i w Tobie, bo tylko w Nim jest nadzieja. Tylko On może to we mnie uczynić, tylko On może to w Tobie uczynić. Nikt z nas w mojej sile i w Twojej sile nie ma takiej możliwości. Nie ma, po prostu nie ma. Dlatego niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie, bracie i siostro. Chwała Bogu. Amen.